Bez tajemnic, podcast. Sezon czwarty. Dymitr Błaszczyk. Zapraszam. Mateusz, fan motoryzacji dobrego brzmienia, pilot samolotu pasażerskiego. Dzień dobry. Cześć, Dymitr, dziękuję za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. I wyobraź sobie Mateusz, że dzisiaj moja przyjemność eksploduje. Chciałem powiedzieć, że tak jak u Ciebie, ale to bardzo złe, co bym powiedział, ale na pewno będzie, jest wybita na pułap taki, który może nie codziennie, ale na pewno w tygodniu kilka razy osiągasz prowadząc samolot, pilotując. Nie będę ukrywał, że to spotkanie to było przeze mnie mocno wyczekiwane spotkanie, bo nie wiem, czy moi drodzy wiecie, ale jestem wielkim, wielkim fanem. Lotnictwa. I dzisiaj chciałbym bez tajemnic porozmawiać na temat lotnictwa. Zaczniemy mocno. Zaczniemy z grubej Śmiało. rury. Mam nadzieję, że znasz format i rozmawiamy bez tajemnic. I musisz. Tak. Powiedzieć... Rozmawiamy bez tajemnic. Dokładnie. Spróbujemy przynajmniej, bo może być tak, że jeżeli pozbawimy wszystkich tajemnic moją branżę, to ludzie przestaną latać samolotami, ale. Aż tak chyba nie. Spróbujmy. Oczywiście żartuję. Śmiało. Mateusz, w jakiej kondycji tak serio są samoloty, którymi latamy? Powiedziałbym, że w bardzo dobrej. Mm, w bardzo dobrej. Myślę, że to będzie dobre określenie. Z samolotami jest trochę inaczej niż z samochodami, które w zasadzie zależy to od nas, kiedy zawieziemy je do mechanika, co z tymi samochodami zrobimy. Samoloty, szczególnie te pasażerskie, które operują w przewozie lotniczym, nie wchodząc tutaj w szczegóły, do tego możemy zaraz wrócić, mają pewne interwały, jeżeli chodzi o przeglądy. To mogą być interwały czasowe albo mm, dotyczące pewnych usterek i... Mówiąc w dużym skrócie nie, nie może być tak, że samolot jest uszkodzony, że kondycja tego samolotu jest niesatysfakcjonująca czy dla załogi, czy dla firmy. E, dopuszczalne są pewne usterki, ale o tym też zaraz mogę opowiedzieć. Natomiast generalnie w założeniu ten samolot ma być sprawny, ma być bezpieczny. To jest klucz hmm. Całej branży, tak bym powiedział, że bezpieczeństwo jest tutaj jakby najwyższym priorytetem. Na pierwszym stopniu stawiam bezpieczeństwo, dopiero gdzieś tam dalej, na miejscu drugim, trzecim jest komfort pasażerów, który też się oczywiście wiąże z bezpieczeństwem tych operacji. Opóźnienia czy wykonywanie tych operacji na czas, ale generalnie bezpieczeństwo jest tutaj słowem kluczowym, jeżeli chodzi o całą branżę. I to się tyczy i pilotów, i mechaników, kontrolerów, e, ogólnie organizacji, czyli operatorów, czyli linii lotniczych. Mhm. Więc stawiamy tutaj przede wszystkim na bezpieczeństwo. Także wracając do Twojego pytania, jeżeli chodzi o kondycję samolotów, którymi latam, to oczywiście te samoloty często różnią się wiekiem. Zdarzają się maszyny nieco starsze, zdarzają się maszyny nieco młodsze. Ale A te starsze, co... które mi latasz? E, w tym momencie mogą być to samoloty, które mają około 20 lat, nawet. Ja wiem, że to wydaje się, że to jest sporo, bo jeżeli na przykład wyobrazimy sobie 20-letni samochód, to już jest pewnie jakiś tam stary grad. Tak samo wyobrażając sobie 20-letni samolot, pewnie ktoś będzie miał, szczególnie ktoś, kto może gdzieś tam mieć pewne obawy przed tym lotnictwem, wyobrazi sobie taką maszynę, która latała w latach 60. miała wielkie śmigła, tłokowe silniki, generalnie jakieś takie stołki barowe jeszcze z tyłu. Natomiast ym, wygląda to nieco inaczej. W przypadku samolotów wiek nie ma aż takiego dużego znaczenia, jak pewne interwały przeglądów, tak zwany resurs części, czyli. Czyli ich żywotność, i ogólnie rzecz biorąc, e, sprawdzanie pewnych komponentów po prostu regularnie mhm. lub też w ramach potrzeby. No dobrze. Wygląda, że jesteśmy bezpieczni. Tak. Jesteśmy. Okay. Zapewniam. No dobrze. Ale ludzie, wydaje mi się, że wyobrażają sobie trochę tak tę branżę, a przede wszystkim te samoloty, że. Jak oni kupują bilet mm -hmm. na Gran Canaria mm -hmm. i mają wylot o godzinie 8 rano, to myślą, że ten samolot on tylko dzisiaj ich zawiezie mm -hmm. do Gran Canaria i koniec, i on następnym razem dopiero ich odbierze. Ile tak naprawdę samolot spędza czasu na płycie lotniska, a ile w powietrzu? Powinien z punktu widzenia biznesowego i z punktu widzenia firmy spędzać tego czasu jak najmniej. Ponieważ z samolotem jest tak, że jeżeli samolot nie lata, to nie zarabia. To mm. jest prosta kalkulacja. Wiąże się to z tym, że samolot, wracając do naszego poprzedniego pytania i tematu, ma pewne ustalone interwały przeglądów, różnych innych rzeczy, do tego dochodzą kwestie ubezpieczenia, więc ten samolot stojąc na ziemi kosztuje po prostu generuje niemałe koszty, a nie latając nie zarabia, nie przewozi ludzi, w związku z czym nie może zarobić na swoje utrzymanie, na utrzymanie firmy. Więc mówię z punktu widzenia biznesowego, najlepiej by było gdyby ten samolot w ogóle nie lądował. No ale to jest niemożliwe. Dlatego to też zależy oczywiście od operatora, są firmy, które jakby starają się wyciskać ten czas tych tak zwanych rotacji, czyli czasu, który samolot spędza na ziemi do absolutnego minimum, żeby latał jak najwięcej w trakcie doby. Są firmy, które ze względu na swój charakter, swoje operacje m, pozwalają tym samolotom spędzać nieco więcej czasu na Ziemi. Natomiast e, generalnie jest tak, że te samoloty m, latają dużo. To nie jest tak, że jeżeli mamy wylot na te Gran Canaria o 8 rano, to ten samolot poleci tylko na Gran Canaria i zostanie tam przez tydzień, dwa tygodnie, albo nawet dłużej i później wróci z tymi samymi pasażerami. Tylko to może być samolot, który wrócił na przykład z jakiegoś nocnego rejsu, wylądował o godzinie 6.30 czy o 6.00, mm. ma ustalony jakiś przegląd, sprzątanie tego samolotu, tankuje się tę maszynę, wprowadzony jest na pokład catering, przychodzi nowa załoga, samolot leci na Gran Canaria, tam Wchodzi druga załoga, która ten samolot odprowadza razem z grupą czarterową wracającą do, do kraju, i ten samolot wraca do Warszawy i wykonuje jakiś kolejny rejs. Oczywiście, jakby nie, nie rozciągniemy doby do 40 czy do 50 godzin, mamy ten czas ustalony w trakcie doby. Natomiast, mówię, firmy starają się mm, operacyjnie te samoloty wysyłać w powietrze jak najczęściej. No tak, i, i bardzo dobrze, że o tym mówimy, bo wielokrotnie bywając na różnych portach lotniczych, przede wszystkim tam, gdzie Polacy również byli pasażerami, bo ten język dla mnie jest najbardziej mm -hmm. zrozumiały. Jasne. To słyszałem, jak dziecko mówi właśnie, "Mamusio, zobacz, właśnie on już na nas czeka. Fajnie, że już tutaj jest, a ja tak sobie w głowie myślę, no tak, dziecko, tylko że on już tyle, już przeleciał, że... Ale dobrze, że o tym powiedzieliśmy. Żeby zostać pilotem, to kolejna bardzo ważna kwestia. Mówi się, że trzeba być albo z bogatej rodziny, albo mieć bardzo dużo odłożonych pieniędzy. Niekoniecznie musi, muszą mhm. te, te pieniądze być zagwarantowane i zapewnione przez rodziców. Można sobie samemu zarobić. Ile w tym jest prawdy, że serio musisz być dziany, żeby zostać pilotem, bo to jest po prostu drogie? Co do tego, że jest drogie, jak najbardziej zgadzam się, więc w tym, co powiedziałeś, jest trochę prawdy. Natomiast obecnie, szczególnie w Polsce, są też możliwości, żeby wyszkolić się tak naprawdę za pieniądze państwowe, gdzie kosztuje ci to jakiś tam malutki ułamek jakby całej kwoty, lub możesz to zrobić całkowicie za darmo, e, podzielimy to może na dwie ścieżki. Ścieżka, tak jak wspomniałeś, prywatna, która wiąże się z posiadaniem bardzo dużej ilości pieniędzy. E, Zominimy, ile to jest tych pieniędzy. Te koszty się cały czas zmieniają. One są w, dużej, w dużym stopniu zależne od, od kosztów paliwa, bo to jest jakby główny koszt, znaczy generalnie eksploatacja samolotu, która, która też wiąże się ze, z zużyciem paliwa przez te maszyny, jest, wydaje mi się, największym największym kosztem takiego całego szkolenia, ponieważ tych godzin, żeby zdobyć pewne licencje, uprawnienia, później móc na przykład pójść, do, pójść pracować do linii lotniczej, taki kandydat na pilota musi wylatać tych godzin ileś tam. Zaraz do tego dojdziemy, możemy wejść bardziej szczegółowo w ten temat. Dlatego te ceny jakby nie są stałe. Oczywiście do tego dochodzą kwestie typu inflacja i inne rzeczy, więc te ceny się trochę zmieniają. Na ten moment patrząc na taką ścieżkę, tak zwaną od zera do bohatera, czyli załóżmy, że mamy takiego kandydata 17-18 letniego, który stwierdził, że chciałby zostać pilotem, do momentu, w którym on usiądzie w kokpicie samolotu pasażerskiego, to są ceny rzędu szkolić prywatnie około 200 tysięcy złotych. No i to jest 100 parę dziesiąt, 200 parę dziesiąt, tak mówią. Te widełki też są w miarę szerokie, bo to zależy też od ośrodka, zależy od tego, na jakich samolotach te ośrodki operują, bo niektóre samoloty będą nieco droższe w utrzymaniu, w eksploatacji, inne będą nieco, nieco tańsze. Więc to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast druga jest taka, że w Polsce istnieje możliwość wyszkolenia się, tak jak powiedziałem, na uczeniach państwowych. Mamy Politechnikę Rzeszowską, dosyć dobrze znaną, mamy PANS w hełmie. E, oprócz tego jest jeszcze Politechnika Poznańska, dochodzi jeszcze Dębling, który Wbrew pozorom, wbrew powszechnej opinii, nie szkoli tylko wojska, ale Dęblin uruchomił również studia cywilne jakiś czas temu, więc tam piloci cywilni również mogą się wyszkolić. Mamy trochę tych uczelni, gdzie tak naprawdę um, albo całość kosztów pokrywa państwo, albo przychodzimy tam z licencją turystyczną, tak zwaną PPL-ką, czyli taką podstawową licencją, pierwszą w toku tych wszystkich uprawnień, które należy wykonać na drodze do tego samolotu pasażerskiego, i później jakby resztę edukacji pokrywa państwo. I to też zależnie od uczelni, mogą być po prostu studia magisterskie. Kierunek pilotaż, gdzie oprócz uzyskania uprawnień, normalnie też studiujemy, uczymy się różnych rzeczy. E, zakończone jest to na przykład pracą magisterską na, na tego typu uczelni. No dobrze. W takim razie, bo dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z kapitanem. Tak, zgadza się. No to fajnie. <śmiech> <śmiech> Jeżeli jesteś kapitanem i dobrze o tym wiesz, że. Ludzie, którzy są za twoimi plecami w 100% procentach zawierzyli twoje, znaczy swoje życie, twojej osobie i twojemu mhm. całemu zespołowi. Czujesz presję? Czujesz, że brzemie w tobie tak wielka odpowiedzialność? Fajnie, że dodałeś temu całemu zespołowi, bo to też jest tak, że jakby ja nie jestem jedyną osobą na pokładzie, zawsze liczy się całą załogę, bo piloci oczywiście mają, sterują tą maszyną, tak, mają końcową, końcowy wpływ na to, co się z tym samolotem stanie, ale stewardessy lub cabin crew, jak to się teraz tak naprawdę bardziej poprawnie politycznie nazywa, e, nasi załoganci z tyłu również mają bardzo, bardzo ważną rolę. E, co do odpowiedzialności, tak, zdaję sobie sprawę, mam gdzieś z tyłu głowy to, że tak naprawdę na mojej głowie końcowo, jako na dowódcy statku powietrznego, spoczywa odpowiedzialność za te 200 osób na pokładzie, za maszynę, za pewne decyzje, które podejmę, i, i, i ta świadomość, że mm, te decyzje mogą mieć ze pewne konsekwencje. Więc tak, mam to z tyłu głowy, natomiast staram się gdzieś to uczucie tłumić, bo tak wydaje mi się, że na, na zdrowy, zdroworozsądkowo, jeżeli przychodzimy do pracy mm, mając. Yy, mając taką świadomość w pełni, jeżeli by mnie to wypełniało, że kurczę, na mojej głowie jest życie 200 osób, samolot za kilkadziesiąt milionów dolarów, to myślę, że prowadziło to bardzo szybko albo do wypalenia w delikatnym, w delikatnym przypadku, albo do jakiegoś całkowitego po prostu wariactwa. Mhm. Więc nie, wydaje mi się, że nie można dopuścić do tego, żeby ta świadomość się po prostu pochłonęła, bo, bo to może być bardzo niezdrowe, co z kolei może prowadzić do pewnych błędów i do sytuacji jakoś tam mniej, mniej bezpiecznych. Mhm. Fajnie, że mamy... Zgrabny początek, takich trochę kilka tak mi się tematów, wydaje, tak, że poruszyliśmy jakby kilka poszliśmy tematów. trochę po planszy tak. I teraz y, przechodzimy do tego środkowego y, środkowego pułapu naszego podcastu, <grym> a mianowicie chciałbym, żebyś Mateusz wytłumaczył widzom, czym się różnią statki powietrzne, bo się mówi wąsko kadłubowe, szeroko kadłubowe. Mm -hmm. Oto dałeś mi zadanie na dobre 4 godziny mówienia. No to, Nie wiem, czy wiesz, mamy tyle czasu, ale postaram się, się sprężyć. Tak w telegraficznym skrócie rzecz jasna, żebyśmy w ogóle poznali. Zacznijmy może tak bardziej szeroko, bo często gdzieś tam się pojawiało, czy w mediach, czy w jakichś takich rozmowach potocznych określenia, że to jest awionetka, a to jest jakiś tam samolot pasażerski, a to jest jakiś tam samolot wojskowy na przykład. Myślę, że możemy to podzielić na takie samoloty trochę mniejsze, właśnie te tak zwane awionetki, ale to niekoniecznie muszą być samoloty na przykład dwumiejscowe. To są samoloty, które często na przykład latają w Stanach lub w Europie na jakichś nieco krótszych trasach, które obniżczą trochę mniej pasażerów, ale mogą na przykład podpadać pod te same przepisy, pod te same rygorystyczne kategorie, co samoloty pasażerskie, takie, które wiozą ci właśnie na te Gran Canarie. Ale myślę, że tutaj najciekawszym tematem będą właśnie samoloty pasażerskie, dlatego chciałbym się na tym nieco bardziej skupić. No i tutaj podział jest bardzo szeroki, ponieważ mamy wielu producentów maszyn na rynku, produkują różne, przeróżne samoloty w zależności od potrzeb. Mamy samoloty, które operują Biorąc pod uwagę na przykład nasz rynek, taki szerzej biorąc europejski, które operują na nieco krótszych trasach i nie muszą zabierać aż tak wiele, wielu osób na pokład, te samoloty będą się trochę różniły charakterystyką od, takiego, od takiej maszyny, która wieziecie na przykład za ocean do Los Angeles albo do Singapuru albo gdzieś tam na drugi koniec świata. Te samoloty z. Z punktu widzenia pilota są oczywiście trochę różne, z punktu widzenia pasażera również, natomiast y, ten podział występuje, bo nie byłoby sensu latać na przykład y, samolotem typu, nie wiem, Dreamliner albo na przykład Boeing 777, który zabiera na przykład paręset osób y, na trasie, nie wiem, z Warszawy do Frankfurtu, jeżeli nie byłoby na to popytu to byłoby kompletnie bez sensu, bo wozilibyśmy powietrze. Ten samolot dalej pali jakby dosyć dużej ilości paliwa, mhm. a wożenie powietrza no niestety generowałoby ogromne straty. Dlatego te samoloty, jakby ich kategorie są dopasowane najczęściej po prostu w stosunku do tras. E, są pewne charakterystyczne miejsca, jak na przykład Japonia. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda teraz, ale jeszcze parędziesiąt lat temu tam był dosyć duży popyt na, na loty i te samoloty takie zabierające wiele osób na pokład operowały na dosyć krótkich trasach, na mhm. przykład jumbo-jety itd., tak ale to wynika z tego że tam jest dosyć górzysty teren, jakby dostanie się samochodem, czy nawet pociągiem, czasami było po prostu ciężkie, szczególnie jeżeli na przykład nie było tak dobrze rozwiniętej infrastruktury kolejowej. Mm -hmm. Dlatego tam operowało się takimi dużymi samolotami. E Podobnie sprawa wygląda na przykład w Norwegii, gdzie z kolei tych dróg praktycznie nie ma, szczególnie na, na tej takiej e, wysokiej północy, więc tam samoloty są podstawowym środkiem transportu na przykład dla wielu tak. osób i faktycznie umożliwiają ludziom, nie wiem, pracę, czy zakupy, czy spotkanie z rodziną, tego typu rzeczy. To, co powiedziałeś o Japonii, to momentalnie przypomniała mi się ta największa katastrofa jednego samolotu pasażerskiego i to też było właśnie 747. Tak, 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 no. nawet wiem, jakiej katastrofie mówisz. No, no. To, to, to też moglibyśmy długo gadać, też chciałbym poznać swoje zdanie, ale dobra, może później. Może później. My jako pasażerowie, trochę operę to na przykładzie osoby, która niesamowicie boi się latać. Mhm. I w tym przypadku mówię o sobie. Kiedy mam siąść na pokład samolotu, automatycznie jestem zielony. Twarz moja wygląda tak, jakbym dopiero zszedł, albo z dobrej imprezy chciał się położyć, bo po prostu mam takie oczy. A tak naprawdę, czy mój lęk serio powinien występować? Biorąc to czysto um, statystycznie, na przykład, i czysto racjonalnie, nie. I właśnie też fajnie, że użyłeś słowa lęk, bo e, pojęcia, którymi możemy operować tutaj, to jest strach i lęk. I ostatnio. W cudzysłowie doktoryzowałem się trochę na ten temat. Strach to jest uczucie, które cię może sparaliżować, ale dotyczy realnej sytuacji. Załóżmy, zagrażać jakieś realne niebezpieczeństwo, wtedy występuje strach. Natomiast lęk jest o tyle ciekawy, że on występuje głównie w Twojej głowie. Nie dotyczy realnego zagrożenia. Więc dokładnie sytuacja z samolotem. Tak naprawdę te maszyny nie spadają codziennie. Statystyki wypadków są bardzo niskie. To jest najbezpieczniejszy środek transportu wymyślony. Ever, tak naprawdę. Ale coś powoduje, że, że zaczynasz się bać i nie do końca wiadomo co. I odniósłbym się do tego, że często są to takie kreowanie scenariuszy, różne myśli, że to jest na tyle skomplikowana maszyna, to jest coś nienaturalnego, no bo człowiek nie został stworzony przez naturę do tego, żeby, żeby latać, żeby znajdować się 10 kilometrów nad Ziemią, poruszając się z prędkością paruset kilometrów na godzinę. Myślę, że to może wpływać na, na pewne po prostu dziwne myśli. Czy. Wsiadając do tej maszyny, coś, yy, coś się stanie, mhm. jaką mam szansę na to, że wyląduje bezpiecznie. To są bardzo ciekawe zagadnienia, natomiast one też są dosyć indywidualne, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas boi się nieco innych rzeczy. Natomiast takie tematy najbardziej popularne w tej kwestii to jest na przykład turbulencja, czy pewne. No właśnie, o to chciałem Ciebie zapytać. Okej. Okay. Co wtedy? Co wtedy, kiedy występuje w przypadku turbulencji? turbulencji? Tak. Yy, tak naprawdę nic. Z punktu widzenia samolotu, nic. Z punktu widzenia pilotów. Też nic. No, jakby to jest po prostu jakaś tam sytuacja, która się zdarza. No powodu... Bo tak naprawdę co to jest turbulencja? E, turbulencja to jest tak naprawdę zaburzony przebyw, przepływ powietrza. Mm -hmm. To jest pewne jego zawirowanie. Hmm. Możemy to porównać na przykład do jazdy samochodem po dziurowej drodze. Mm -hmm. Tak, zjeżdżamy z, gładkiego... mówię. tak dokładnie. zjeżdżamy z gładkiego asfaltu na jakąś tam boczną drogę i zaczyna telepać tym samochodem. Mm -hmm. No i okej, okay, telepie. Nie jest to przyjemne. Ruszasz się w fotelu, trochę podskakujesz, ale samochód dalej jedzie. Nie odpadło ci koło, nie odpadło ci lusterka, nie, nie wyrwało ci kierownicy z rąk na przykład. E, tak naprawdę tak samo dzieje się w samolocie, że ta turbulencja jest pewnym zjawiskiem, który występuje. No, niestety nie mamy wpływu na pogodę, mimo że ja osobiście bardzo bym chciał, bo czasami byłoby to bardzo, bardzo przydatne. Natomiast jest to coś, co występuje, z czym trzeba się pogodzić, ale nie zagraża to w żaden sposób bezpieczeństwu operacji. Jedyne co to ja tutaj od razu zachęcę ciebie, siebie, naszych słuchaczy, generalnie wszystkich, którzy podróżują samolotem, żeby jednak zawsze mieć zapięte pasy w Zawsze hotelu. mam. Dokładnie, bo nawet jak zgaśnie sygnalizacja, zapiąć pasy, to ta turbulencja potrafi się pojawić czasami zupełnie z nienacka, w czystym powietrzu. To jest tak zwany clear air turbulence, który pojawia się ze względu na zderzenia pewnych mas powietrza. Wtedy te wstrząsy potrafią się pojawić kompletnie Kompletnie znienacka, dlatego warto te pasy mieć zapięte, bo większość, jakby z, z, zdecydowana większość tego niebezpieczeństwa związana z turbulencją e, występuje wtedy, kiedy ktoś ma odpięte pasy, nagle tym samym tym rzuci i ktoś na przykład trzywali głową w sufit, albo w fotel przed sobą, albo na przykład w jakiś jeszcze inny element samolotu. Dlatego naprawdę gorąco zachęcam do zapinania pasów, bo to nam eliminuje. Strzelam, ale dobre 70-80% wszystkich, wszystkich wypadków na pokładzie, no tak. związanych z turbulencją. I właśnie ja, kiedy już widzę, że samolotem delikatnie trzęsie, to wtedy naprawdę no, no nie chciałbyś mnie widzieć, albo nie chciałbyś, żebym był twoim pasażerem. To jest coś, coś, coś dla mnie, no nie, no nie mogę sobie tego dalej gdzieś tam w głowie zracjonalizować i może trochę wytłumaczyć. Ale z takiej drugiej strony. Dla ciebie naprawdę takie turbulencje, albo w ogóle takie zawirowania powietrza, one już kompletnie nic nie znaczą, a nie dla tej załogi, z którą współpracujesz? Bardzo niewiele. Jeżeli chodzi o jakieś takie myśli, lękowe na przykład, to w zasadzie nie występuje. Ja wiem, że po prostu turbulencja. Potrafi się gdzieś pojawić. Jest związana czasami z aktywnością chmur albo przy podejściu do lądowania, szczególnie jeżeli wieje silny wiatr, albo nawet zdarzy się tak no, w zupełnie nieprzewidziany sposób. Moje myśli bardziej uciekają w kierunku: OK, no to teraz trzeba zapiąć pasy, żeby pasażerowie też wiedzieli, że to jest czas na na zajęcie miejsc w fotelach, powrót z toalety. Trzeba dać znać załodze, żeby na przykład nie wyjeżdżali z wózkami, bo te sytuacje one powodują jakieś tam realne zagrożenie. Taki wózek cateringowy, on w pełni załadowany potrafi ważyć około 100 kilo. No, tak. I teraz wyobraź sobie, co się stanie, jeżeli taki wózek podleci na przykład gdzieś tam w powietrze delikatnie, bo trząchnie tym samolotem i spadnie, albo uderzy kogoś w rękę. To jest tak naprawdę realne niebezpieczeństwo, ponieważ maszyna to wytrzyma. Te samoloty, te pasażerskie, one podpadają pod różne, znaczy inaczej, samoloty ogólnie podpadają pod różne kategorie, związane m.in. z tym, jaką siłę, jakie przeciążenie są w stanie wytrzymać. Samoloty pasażerskie to jest tak zwana kategoria transportowa, gdzie te przeciążenia określa się w zakresie od minus 1 G do plus 2,5 G. 2,5G to jest całkiem sporo. To już jest taka dobra przejażdżka na rollercoasterze. Ale to nie znaczy, że jeżeli na ten samolot zadziała taka siła, to nagle odpadnie skrzydło. Mhm. Nie, po pierwsze podczas certyfikacji takich maszyn producent musi wykazać, że taki samolot wytrzyma 150% takiego obciążenia i tak naprawdę nic mu się nie stanie. Jak, jak to analizowałem, to wychodziło tam niecałe 4G, chyba 3,8. Mhm. To już jest faktycznie dużo. Kierowcy Formuły 1 w takich ciasnych, szybkich zakrętach wyciągają mniej więcej 5G. Więc tu już podchodzimy pod no takie tak, naprawdę tak. dosyć duże zakresy i z tymi samolotami się nic nie dzieje. One są w stanie to wytrzymać, a z kolei przy próbach e, takich w powietrzu tych samolotów, ta turbulencja określona przez pilotów testowych, którzy, no nie ukrywajmy, są zaprawieni w boju, dla nich to już naprawdę jest tak naprawdę niedzielny obiad, taka mm -hmm. nawet bardzo silna turbulencja. Oni stwierdzali, że to jakby były lekkie albo takie średnie wstrząsy, więc tym maszynom naprawdę się nic nie stanie. E, pod kątem bezpieczeństwa od tej strony nie ma prawa wydarzyć się absolutnie nic. Tym bardziej, że wy... Widzicie masy powietrza na. E, wiesz co i tak i nie. Mamy na pokładzie radar pogodowy, który nam potrafi zwizualizować no. pewne zjawiska pogodowe, tylko radar na razie nie wymyślono nic, nic lepszego, nic nowszego. Prace trwają nad różnymi innymi rozwiązaniami. Natomiast na ten moment te radary działają na zasadzie wykrywania po prostu kropel wody w różnych masach powietrza, czyli najczęściej w chmurach. E, działa to w ten sposób, że mm, wysyłane są pewne sygnały. One są odbijane od kropel wody, wracają do samolotu i to nam się później rysuje w różnych kolorach. Mamy kolor zielony, żółty, czerwony jeszcze taki różowy, tak zwana magenta. Mniej więcej trochę jak za tobą mhm. w tym momencie. E, zielono oznacza małe krople wody, czyli mało niebezpieczne zjawiska. No i jakby idąc dalej skalą, no tak jest. naprawdę ten kolor czerwony, tak jak się gdzieś tam kojarzy, jest już czymś, co się raczej nie wlatuje, bo zdarzyło mi się, no nie jest to przyjemne doświadczenie, natomiast nawet po wlocie w coś takiego, w taką no dosyć silną, rozwiniętą burzę, ten samolot wytrzymał. Nic się nie stało, poza tym, że naprawdę trochę mocno nami potrząchało gdzieś tam z jednej lub z drugiej strony uderzył piorun, błysnęło, natomiast ten samolot, jakby tego w zasadzie nie odczuł. Mm -hmm. Natomiast wracając do, do, do tematu turbulencji, szczególnie tej związanej właśnie z burzami, to też nie jest tak, że my lecimy huzia na już i po prostu burza <noise> trudno, samolot wytrzymać, nic się nie stanie nie, to um, też jest kilka barier ochronnych. My te burze omijamy. Tak jak powiedziałem, mamy zwizualizowane to na radarze, w związku z czym staramy się to omijać jak możemy. Czasami wlecimy w jakiś tam obszar trochę gorszej pogody, no ale też nie, nie pakujemy się w taki największy, no mówiąc tak. kolokwialnie, syf, bo to już po prostu to jest trochę kuszenie losu, mniej więcej. Natomiast e, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałeś, nie, nie, nie jesteśmy w stanie zobrazować jakby wszystkich mas powietrza. E, mówię, najbardziej taką, w takim wrednym typem turbulencji jest turbulencja w czystym powietrzu, czyli mamy pogodę, piękne, bezwzmurne niebo, tak naprawdę widać z Polski... Prawie, że zachodnią granicę Niemiec. Lecimy, ale gdzieś tam się zdarzy, że są pewne masy powietrza, które się mieszają, i one potrafią spowodować turbulencję, którą my mamy zaznaczoną tak naprawdę jedynie na mapach pogodowych, które dostajemy przed lotem, ale z punktu widzenia takiego, mm, tych urządzeń pokładowych, my ich kompletnie nie widzimy. Więc możemy się jakoś tam spodziewać, bo one są określone, że na przykład wystąpią, nie wiem, od mhm. 35 minuty lotu tam do 47, więc jesteśmy gdzieś tam na to mentalnie przygotowani, wstępnie, ale kiedy to nastąpi dokładnie? Tego niestety nie wynikt. No dobrze, ale kiedy już. Albo może w ogóle, może miałeś taką sytuację, musiałeś kiedyś lądować awaryjnie? Na szczęście nie i mam nadzieję, że to się jeszcze przez długi czas albo nigdy nie wydarzy. No to już są sytuacje takie dosyć poważne, e, także no, nie życzę tego tak naprawdę nikomu. Aczkolwiek no, takie sytuacje też się zdarzają. Najczęściej są to przypadki medyczne i często są to przypadki na jakichś takich długich rejsach. Mhm z Warszawy, nie wiem, do Kanady, do Stanów, czy gdzieś tam na, do, do Azji na przykład, wynika to z tego, że y, samolotami podróżują różne osoby. Czasami są w lepszym stanie zdrowia, czasami są w nieco gorszym, a jednak to środowisko samolotowe, szczególnie na przykład dla starszego, czy tam bardziej schorowanego organizmu, nie jest do końca naturalne i gdzieś tam czasami to zdrowie potrafi wysiąść. Czasami te przypadki są delikatne, że na przykład ktoś zasłabnie załoga wtedy podam tlen albo, albo jej, i wszystko jest w porządku. No natomiast też znam przypadki, gdzie ktoś faktycznie musi lądować awaryjnie, bo na przykład pasażer dostał zawału, mhm. albo wylewu, albo zdarzyły się różne inne nieprzyjemne sytuacje. I to już faktycznie dla załogi jest to dosyć ciężkie, bo wymaga dużo, dużo pracy, dużo koordynacji i wtedy też to takie napięcie, jakby wśród załogi jest, jest trochę większe. No dobrze, no to teraz temat. Wydaje się, że krótki. Ale bardzo istotny. Powiedz mi Mateusz, ile tak naprawdę w dwugodzinnym locie, ile tak naprawdę pilotujesz samolot? No to jest dosyć proste pytanie. Powiem tak, niewiele. Tak fizycznie rękoma tymi to niewiele. Niewiele. Współczesne lata nie opiera się na autopilocie. To nie, nie jest żadna, żadna tajemnica ani żaden powód do wstydu, bo to jest po prostu odjęcie ogromnej ilości pracy dla obu pilotów, a przy stopniu skomplikowania współczesnych maszyn dla nas to jest mega ułatwienie. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak, jak duże. Mm, jeżeli miałbym to określić procentowo, będzie to w granicach 10%. Tak naprawdę. 10% z dwóch godzin to jest 120 minut to jest 12 minut. W pamięci przenieść cztery. Tak <laughs> Jak na mnie to coś za szybko policzyłem. Dobrze, dobrze. 12 minut? Tyle byś powiedział? Mniej więcej, tak, tak. Może nawet może nawet ciutkę mniej. No właśnie tak. Ja <laughs> czytałem ostatnio takie badania mniej. i właśnie mówili o tym, że samolot się tak naprawdę bardzo mało pilotuje. Co jest cięższe? Lądowanie, czy? Czy, 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 czy start? start yy, chyba lądowanie chyba lądowanie. Przy starcie dzieje się trochę mniej, przy lądowaniu jednak tych czynności mamy mamy nieco więcej. Szczególnie przy jakiś takich gorszych warunkach pogodowych te lądowania potrafią być dosyć dużym wyzwaniem, tak bym powiedział. Jest nawet takie powiedzenie w branży, że możesz pracować przez cały miesiąc, ale na całą swoją pensję zarobisz jednym lądowaniem albo tak naprawdę w jeden dzień. Bo większość lotów jest naprawdę bardzo spokojna szczególnie jeżeli mamy dobrą pogodę, właśnie jakiś taki, nie wiem, dwu, rejs, tam nie dzieje się wiele. Ale zdarzają się lądowania czy starty w takim. W warunkach pogodowych, że no, mamy co robić. Faktycznie jest trochę tego machania wolantem i wtedy te umiejętności takie manualne są tak naprawdę niezbędne, bo autopilot też ma swoje ograniczenia. To jest świetna sprawa przy takich dłuższych rejsach, kiedy znajdujemy się na 10 km przez 4 godziny na przykład. Było, dla człowieka byłoby to strasznie nużące. To jest taka różnica jak między człowiekiem a komputerem. Komputer zrobi wiele takich zadań właśnie, wiesz, takich prostych albo takich nużących. Zrobi je precyzyjniej niż człowiek często. Komputer się nie nudzi, komputer się nie męczy. Jeżeli ja miałbym pilotować samolot ręcznie, yy, gdzieś tam tych 10 kilometrach mniej więcej, przez 4 godziny, ja po lądowaniu byłbym totalną dętką, mhm. naprawdę. Ja bym ledwo żył, ponieważ jednak ilość informacji do przetworzenia przez człowieka, i później jeszcze przesłanie tych informacji do rąk, i utrzymywanie pewnych parametrów bardzo precyzyjnie, bo to też jest niezwykle istotne, jest strasznie angażujące. Szczególnie, że ta przestrzeń powietrzna w dzisiejszych czasach jest bardzo zapchana. Te samoloty potrafią mijać się w odległości 300 metrów w pionie od siebie. W związku z czym kluczowe jest utrzymywanie tych parametrów, tak żeby nie odejść od tego nakazanego poziomu lotu, bo po prostu nad nami czy pod nami może być inna maszyna, no i wtedy mhm. tragedia jest jakby murowana. No jasne. Dlatego autopilot jest tej no bardzo, bo on jest wręcz niezbędny. Tak samo przy jakichś tam trudniejszych sytuacjach, po prostu odciąża fizycznie pilotów i możemy mm, tę uwagę poświęcić na, na rozwiązanie problemu, na wypracowanie jakiegoś rozwiązania z tej mhm. trudnej sytuacji. Po jakim czasie włączasz autopilota? Jak zaczynasz lot? Po starcie no. będzie w granicach półtorej minuty, dwóch minut. Zależy, bo czasami jest tak, że też mam ochotę sobie polecić trochę w rękach na przykład. Trochę dłużej. Aha. E, mamy co do tego prawo, jakby polityka firmowa i przepisy mówią, że to jest jak najbardziej okej, okay. no tylko też w granicach rozsądku. Na przykład, jeżeli startujemy w jakichś tam bardzo trudnych warunkach, albo w burzy, albo w bardzo. Mm, Zagęszczonej przestrzeni powietrznej, tak jak na przykład Londyn, to wtedy jakby wskazane jest korzystanie z tego autopilota, bo dzieje się na tyle dużo, jakby jeszcze poza takim fizycznym pilotowaniem tego samolotu, że ten autopilot jest wręcz no, niezbędny. Natomiast średnio myślę, że to będzie gdzieś tam około minuty do dwóch minut. Po starcie ten autopilot Dobra, jest włączony. i kiedy włączasz, albo inaczej, kiedy wyłączasz autopilota, kiedy podchodzicie do lądowania? To będzie też około kilku minut przed lądowaniem. Pięć, czasami trochę mniej, czasami trochę więcej. No, to wychodzi na to, że z tymi 10% z dwugodzinnego lotu, to trochę pojechałem w stronę. <laughs> tak. Nie to, jak to wygląda w rzeczywistości. Dobra, to umówmy się, że to będzie mniej więcej 5%. Wtedy mam jakieś 6 minut, to już by się składało się. w jedną całość. Okej, okay, okej. Okay. No właśnie, ale załóżmy, jak. Postęp technologiczny w lotnictwie odegrał kluczową rolę, że to tak, jak tak naprawdę, i, i bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, a mianowicie, że to nie jest nic złego. Absolutnie, to jest wręcz fenomenalne, że mamy takie ustawienia i mamy coś takiego, co nie dość, że wykona to. No, może nie, że lepiej, ale wykona to bardzo precyzyjnie i bardzo dobrze i nie musimy się martwić, a zatem Dokładnie. możesz skupić swoją uwagę na innych parametrach. Tak, i myślę, że to jest klucz tego całego programu, ponieważ te samoloty, lotnictwo istnieje tak naprawdę od 120 lat, z jakimś tam małym haczykiem. Yy, i to, jaki postęp wykonaliśmy od tego pierwszego lotu Braci Wright do dzisiaj, a nawet powiedziałbym więcej, przez. Ostatnio w ogóle widziałem ciekawą statystykę, też wrzucałem coś na, na, na Instagram w tym temacie. I dopiero uderzyło mnie, że tak naprawdę w ciągu 60 kilku lat mieliśmy lot Braci Wright, tak? I 60 kilka lat później, po pierwsze, wysłaliśmy człowieka w kosmos i ten człowiek stanął na Księżycu, a po drugie, powstała taka maszyna jak Concorde, którą myślę, że nawet ludzie, którzy nie są związani z lotnictwem, kojarzą. Samolot, który podróżował. Strasznie szybko skrócił czas podróży z Londynu do Nowego Jorku, tak naprawdę o połowę był cudem techniki, a też był projektowany tak naprawdę na papierze bez użycia komputerów. Niesamowite jest to, jak bardzo się to rozwinęło. Wydaje mi się, że lotnictwo jest dziedziną poza medycyną lub też jakimiś tam dziedzinami z branży IT. Jest jedną z, z branż, która rozwinęła się mega szybko. I Concorde nie latał jakoś około jednego macha? E, szybciej, nawet szybciej. szybciej. Tak, tak. On przekraczał prędkość dźwięku dwukrotnie. Latał około tam 2000 km Naprawdę? na godzinę z hakiem. Tak. O ja myślałem, że on trochę powyżej macha leciał. Tak nie, on, 300, nie, on latał około 2000 km na godzinę. Coś wow. takiego. No dlatego mówię, że jakby czas podróży z Londynu do Nowego Jorku skrócił się o połowę, tam z sześciu, z sześciu, z hakiem do trzech mniej więcej. Szkoda, że tak, tak, takiego los się yy, zakończył. Dla tych, którzy, moi drodzy, nie wiedzą, no to mm, twoja stała prędkość przelotowa to jest mniej więcej ile? Mniej 700, więcej 700-800 km no. na godzinę. Coś takiego. No to zobaczmy, gdzie był konkurs. To Concord. są różnice. I tak naprawdę zauważ, że samolot powstał, Concorde powstał gdzieś w latach 60-tych. Od tego czasu do dzisiaj nie mamy drugiej takiej maszyny mhm. cywilnej, która by operowała komercyjnie yy, przy prędkościach tego Typu. Teraz faktycznie trwają prace nad tym, żeby jakby projekt reaktywować, działają amerykańskie firmy, które, które gdzieś tam chcą wznowić taką podróż nad jeszcze pasażerską, no ale zobaczymy, bo to wszystko jest w toku. Mhm. To wszystko jest jeszcze w toku. No dobra. Nie wiem, czy to jest dla, dla wszystkich interesujące, ale myślę, że mogę po raz kolejny wyjść tutaj jako taki trochę fascynat. Przewodnik. Zobaczymy. Czy myślisz, że prędkości samolotów? mogą się zwiększyć właśnie do takich załóżmy koło 1300-400 i to będzie kolejny etap lotnictwa nie sądzę z bardzo prostego powodu wchodzi tutaj kilka czynników mianowicie kwestie komercyjne czyli koszty operacji i wchodzi też sama fizyka nie będę tutaj zanudzał naszych słuchaczy wykładem na temat tego, jak działa skrzydło, jak jest przepływ laminarny, nielaminarny powietrza, plus jakieś tam inne rzeczy, ale w dużym skrócie skrzydło e, wytwarza siłę nośną poprzez różną prędkość obiegu powietrza na górze tego skrzydła i na dole. Dzięki temu samolot tak naprawdę może lecieć. Problem jest taki, że jeżeli to powietrze będzie płynęło za szybko osiągnie prędkość właśnie jednego macha, mniej więcej, bo to tak naprawdę tam jest nieco inna liczba w zależności od skrzydła, mniejsza z tym. Jeżeli osiągnie pewną krytyczną prędkość, y, zaczną tam powstawać y, shockwaves, czyli, czyli tak naprawdę oderwanie się tego powietrza od skrzydła, i generalnie powstanie bardzo dużo oporu powietrza. Problematyczne jest to, że w tym momencie te prędkości samolotów są takie, a nie inne, bo latanie tak jak Concorde powyżej tej prędkości. Wymaga po pierwsze bardzo dobrego designu i bardzo specyficznego designu, który Pozwalając na wyższe prędkości na przylocie ma wiele innych wad, więc to jest zawsze coś za coś. A po drugie, m, byłyby to ogromne koszty dla takiej operacji, ponieważ przekroczenie tej prędkości dźwięku, tak jak robię to myśliwce, wiąże się z ogromnymi ilościami zużytego paliwa, co jest po prostu komercyjnie bez sensu. Dlatego m, te samoloty w dzisiejszych czasach, i myślę, że to tak zostanie jeszcze poza jakimiś takimi właśnie eksperymentami był Concorde, czy jakiś nowy Concorde, większość z nas będzie podróżowała z tymi prędkościami rzędu 700-800 km na godzinę. W tych granicach, ponieważ e, nie zmienia to znacząco, jakby to przyspieszenie o 100 km na godzinę, załóżmy, wiązałoby się z ogromnymi kosztami, a nie zmieniłoby aż tak znacząco mm. tego czasu lotu. Dla pasażerów myślę, że też istotniejsze jest to, że na przykład zapłacą za bilet ileś tam mniej, ale dolecą na miejsce 20 minut dłużej. Szczególnie przy lotach takich trans transatlantyckich, takich dłuższych, to już nie robisz tak dużej różnicy. No oczywiście. Mm. Czy masz? w swoim portfolio listę z nienawidzonych przez siebie lotnisk. Oj z nienawidzonych. To jest to jest ciekawe pytanie. Czy z nienawidzonych? Nie wiem, ale nie lubię pewnych poszczególnych portów lotniczych w Wielkiej Brytanii. Mówię tutaj o Bristolu i mówię tutaj o takim lotnisku, które się nazywa Leeds Leeds Bradford chyba. Mhm. Ale żeby była jasność, nie mówię tego z perspektywy pasażera, tylko z perspektywy pilota, z perspektywy operacji. One są po prostu dosyć mają swoje konkretne wady, na przykład krótki pas. Przez to, że to jest Wielka Brytania, to też zazwyczaj kiepska pogoda, albo wiatr, albo deszcz, albo jedno z drugim. Natomiast jeżeli chodzi o takie lotnisko z perspektywy pasażera, to nie wpadło mi jakieś takie jedno konkretne. Nie, 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 nie zapadło mi w pamięć. Nie mhm. było tak, że przyjechałem na to lotnisko, bo kurczę, no, no nie, jakby to się nie da wytrzymać. Ale wiem, że krążą różne opinie w internecie na temat takich portów lotniczych poszczególnych, więc um, to jest myślę też kwestia indywidualna. No jak ja zobaczyłem lotnisko na przykład na Maderze i jak te samoloty tam... tam akurat nie byłem. Oj, 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 oj. No to tam, to już już pierwsza rzecz, która trochę mocno mnie y, nie odstrasza, ale na przykład moim wielkim marzeniem jest polecieć na St. Martin, żeby sobie pooglądać. Tam jest na pewno wesoło, tak, też też widziałem wiele filmów jakichś jak samolotów. No to jeden na centymetr od tego. To, Jeżeli to... chciałbyś podobne experience, a szukać czegoś bliżej, to w Europie jest takie lotnisko w Grecji, Skiatos. Tak, tak. tak bardzo tak, podobne, widzę, tak, ja że wiesz o co chodzi. Dokładnie, tak. dokładnie. No dobra. Powiedz mi, ile tak naprawdę słyszysz w swojej kabinie nas, pasażerów. Chyba wiem, do czego zmierzasz, jakie <laughs> będzie kolejne pytanie. To na razie odpowiem enigmatycznie, że niewiele. Z tego względu, że jesteśmy od kabiny pasażerskiej oddzieleni drzwiami, oprócz tego mamy słuchawki na uszach w pracy. W kokpicie też jest przynajmniej w 737, na którym latam, też jest dosyć głośno, więc te dźwięki z kabiny się naprawdę nie przebijają za bardzo. Nie słychać tego zbyt, zbyt dużo. Myślisz, że ja zapytał o klaskanie. Tak, dokładnie. <gry> A dokładnie nie, nie myślę. o to mi chodziło. O, to teraz mnie zaskoczyłeś. Tak, nie o to mi chodziło. Bardziej myślałem o tym, czy słyszysz w ogóle, na przykład, co robią pasażerowie, jak się zachowują, jaka jest atmosfera. Nie, chyba że faktycznie będą to jakieś głośne dźwięki. Kiedyś wiozłem jakąś 50-osobową grupę kibiców z Mołdawii do, do Polski, oni gdzieś tam dalej jeszcze lecieli, no to tam faktycznie było ich słychać. Mhm. Ale to już były takie dźwięki, jak, jak mniej więcej jak na stadionie, więc powiedzmy, że nie była to taka normalna sytuacja. Mhm. Ale większość takich, powiedzmy, normalnych zachowań tych pasażerów się nie przebija. Mówię, to jakby tych barier takich, gdzie, gdzie ten dźwięk może dojść do, do pilotów, jest na tyle dużo, że, że ciężko jest cokolwiek usłyszeć. Okej. Okay. No dobra, no to już jak zaczęliśmy, no to powiedz, <laughs> słyszysz to klaskanie, czy Polacy to jest jedyny naród, który klaska? Ja w ogóle, ja osobiście nie widzę nic w tym złego. Serio. Ja generalnie podchodzę do tego tak, z takim uśmiechem na ustach, ale nie takim uśmiechem zażenowania, tylko to jest, jest to miłe. No pewnie. Z jednej strony myślę sobie, że no kurczę, jeżeli na przykład, nie wiem, zamówię jedzenie z dowozem i to jedzenie przyjedzie na czas, no to ja też nie biję brawo temu temu dostawcy czy tamtej restauracji, ale to jest jakby ten sam schemat. Jest mi miło, że ktoś po prostu fajnie wykonał swoją robotę i mi też jest miło, jeżeli ktoś doceni to, że na przykład e, dobrze wylądowałem samolotem w jakichś tam trudniejszych warunkach, albo że to lądowanie było ładne z tak zwaną przycierką i po prostu komuś się to spodobało. Jest to jakoś tam budujące, aczkolwiek no nie uważam, żeby to był element e, obowiązkowy oczywiście na pokładzie, bo ja i w dalszym ciągu ja ja po prostu wykonuje swoją pracę. E, firma płaci mi za to, żeby tych pasażerów dowieść bezpiecznie, na czas i żeby zrobić to jeszcze ładnie. Mm, dlatego dla mnie to jest całkowicie naturalne, aczkolwiek mówię, no, nie wywołuje to u mnie jakiegoś tam zażenowania. A wracając do tego, czy tylko Polacy klaszczą? Nie. Słyszałem i zresztą widziałem też, że, że przeróżne narodowości klaszczą po lądowaniu. To są hmm. i Włosi, na, zdarzyło się też, że Niemcy, Hiszpanie, no Amerykanie, chociaż u nich trochę rzadziej, bo u nich to lotnictwo jest takie mocno spopularyzowane. Ale to nie dotyczy tylko nas. No właśnie. Żeby była więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chociaż ja nie pamiętam czy ja kiedyś może kiedyś zaklaskałem, a może że nawet... że byłeś tak zestresowany, no. że nie pamiętasz po prostu. Może i tak. Mateusz. Kolejny temat może nie jest stricte związany z maszyną i z samym lotem, a z tym co się dzieje poza lotem. Mhm. Mówi się, że bardzo często piloci wiążą się ze stewardesami i na odwrót, że to jest temat do siebie bliski, bo siebie nawzajem mocno rozumiecie. Albo że są tak zwane otwarte związki, bo też siebie nawzajem rozumiecie, z czym to się je. Ile w tym jest prawdy? W związkach pomiędzy pilotami a stewardesami prawdy jest dużo. Faktycznie pracujemy w jednym środowisku, rozumiemy się, jeżeli chodzi o pewne wyzwania w tej pracy. Osoba, która na przykład pracuje w takim bardziej klasycznym układzie, poniedziałek, piątek, dziewiąta, siedemnasta w jakiejś tam korporacji czy w jakiejś innej firmie, czasami ciężko jest takiej osobie pojąć, że ja na przykład muszę pracować w święta Bożego Narodzenia, albo że nie mam wolnego Sylwestra, bo jestem w robocie, albo że 1 stycznia o godzinie siódmej rano muszę być na lotnisku i odbyć jakiś tam lot. Natomiast osoba, która jest w tej branży, jest w stanie to zrozumieć doskonale, no bo pracuje na takich samych warunkach tak naprawdę, więc te związki faktycznie występują. To jest dosyć powszechne, to też nie jest żadna tak naprawdę tajemnica. I jest to też wydaje mi się o tyle fajne, że jeżeli tym osobom się w związku układa, no to jakby łatwiej jest im dograć swoje życie. Czasami znam też przypadki, gdzie ludzie, którzy pracują w jednej firmie, są w związku, planują się razem. Latają razem na jakieś tam pobyty, są razem w pracy. Nie wiem, czy by mi to pasowało generalnie osobiście, no ale to już zależy od osoby, tak. Mhm. E, więc ma to na pewno swoje plusy. Co do otwartych związków, nie wiem. Myślę, że takie też występują. E, to już tak naprawdę pytanie, jak ludzie się dogadają. Okay. To, to, ale widzisz, jeżeli jednak jest tak, że ludzie z jednej branży się wiążą, a jakoś mało się o tym tak mówi, nie wiem. tak Mam wrażenie, że trochę was, wasza społeczność lotnicza jakby nie chciała tego pokazywać, mówić, nie wiem. To nawet chyba nie jest tak, że my nie chcemy o tym mówić, tylko, wiesz, tutaj wydaje mi się, że trzeba rozróżnić dwie perspektywy. Jest perspektywa załogi. Jest perspektywa pasażera. Ten pasażer zwraca uwagę na nieco inne rzeczy. Wsiada do tego samolotu, poleci gdzieś tam na drugi koniec Europy czy na drugi koniec świata, wysiada i tak naprawdę jego przygoda z tym samolotem się kończy. A będąc załogantem, czy pilotem, czy, czy stewardem, czy stewardesą. Tej roboty jest o wiele więcej. My się spotykamy jeszcze przed samym lotem w biurowcu albo na lotnisku. Mamy briefing jeszcze przed lotem, żeby omówić pewne istotne rzeczy, które mogą na tym locie wystąpić. Mamy jakieś tam przerwy na ziemi pomiędzy tymi lotami. Potrafimy faktycznie, w zależności od firmy, ale potrafimy spędzić w tej samej załodze nawet dwa tygodnie razem. Mhm. Więc tak, wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne, że jakieś tam zależności, związki się zawiązują, no bo ludzie po prostu spędzają dużo mhm. czasu ze sobą, e, mają wspólne tematy, m, czy lotnicze, czy jakieś tam jeszcze inne, rozumieją się pod kątem właśnie układu tej pracy, tych grafików, mhm. tych wyzwań, które mogą, które mogą w tej pracy spotkać. Po prostu jest o czym rozmawiać, dlatego no, wydaje mi się, że to jest jakieś tam naturalne zjawisko, mhm. które tutaj występuje. Dzisiaj mamy środę, chyba tak. Tak, to tak. Może, to też może rozwinę, bo generalnie właśnie wracając do pracy w różne dziwne dni i pory, mi jest o wiele łatwiej oprowadzać datami, że na przykład dzisiaj jest 29, aniżeli środa, bo w tej pracy tak naprawdę, czy to będzie środa, sobota, czy niedziela, nie ma większego znaczenia. No Jak dobra. lecisz, to lecisz. Mi tylko chodziło o to, że dzisiaj mamy środę, czyli jest, był poniedziałek, wtorek i jest środa. Tak. Gdzie byłeś w tym tygodniu? Eee, w w tym tygodniu akurat miałem nieco więcej luzu, ponieważ teraz przechodziłem szkolenie symulatorowe, które musimy odbywać cyklicznie albo przy zmianach na przykład pracodawcy. Dlatego w tym tygodniu działo się dużo na samym symulatorze, ale pod kątem takiego podróżowania nie działo się aż tak dużo. Chociaż dzisiaj ten dzień też jest długi, bo dzisiaj rano wróciłem z Amsterdamu, jeszcze przedostałem się, przedostałem się tutaj, żeby, żeby nagrać cały odcinek, także też się działo całkiem mhm. sporo. Ale biorąc taki typowy tydzień pracy, ja potrafię w ciągu pięciu dni zwiedzić spokojnie paręnaście krajów. Spokojnie, mhm. jakby tych kilometrów w powietrzu też wykonać równie dużo. Biorąc po kilka lotów dziennie, na przykład, nie wiem, z Warszawy do Londynu z Londynu do Warszawy z Warszawy nie wiem do Brukseli powrót to jest jeden dzień następnego dnia polecę gdzieś do Włoch kolejnego dnia polecę gdzieś tam jeszcze do Norwegii i do jakiegoś innego miejsca więc y, zwiedzania tych krajów jest naprawdę sporo ale też muszę zaznaczyć że to nie jest takie zwiedzanie o jakim teraz pewnie wszyscy pomyślą że a pan pilot sobie wylądował założył ciemne okulary założył krótkie spodenki zdjął mundur poszedł sobie na miasto napić się kawy i zjeść coś dobrego w jakimś ładnym włos włoskim miasteczku nie to wygląda zazwyczaj tak że lądujemy na tym samym asfalcie bo te Cię nie różni w zależności od lotniska. Spędzamy na ziemi, nie wiem, 30, 40 minut, może godzinę. Tak naprawdę pasażerowie wychodzą, tankujemy, robimy jakieś tam swoje rzeczy, pasażerowie wchodzą. Do widzenia. <grym> Więc tak, no to, to, to nie jest aż takie życie takim marzeniem, mhm. jak mogłoby się wydawać wielu osobom. Powiedziałeś, co mnie bardzo uderzyło, wziąłem sobie kilka lotów. To oznacza, że ty możesz sobie brać ile masz sił? Czy to jest już z góry narzucone, że Mateusz w tym miesiącu musisz wykonać 20 lotów? Jeżeli chcesz pracować więcej, możesz wziąć więcej? Określone są maksima tego naszego czasu pracy i to jest faktycznie bardzo mocno regulowane i tego czasu pracy się nie przekracza, bo to już jest takie bardzo poważne, no może nie przestępstwo, ale naruszenie przepisów i, i tego faktycznie pilnują i firmy, i piloci, więc mamy określone maksima. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tej pracy w miesiącu, to też się trochę zmienia. Szczególnie, że sezon letni na przykład jest o wiele bardziej intensywny od zimy. Zimą tych lotów jest zwyczajowo trochę mniej, natomiast latem. Wiesz, bardzo dużo zplata na wakacje, właśnie. Gran Canaria, Grecja, Hiszpania i tak dalej, i tak dalej. Więc tej pracy latem jest zazwyczaj o wiele więcej i faktycznie załogi to odczuwają. Zimą jest trochę spokojniej, natomiast nie ma ustalonej stałej liczby tych dni wolnych. Jeżeli chodzi o, o te dni wolne, to mamy pewne minima i mamy tak samo, mówię, maksima jakby czasu tej pracy w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym i w tych ramach. Operujemy. Natomiast, czy ja wykonam dwa lody jednego dnia, czy na przykład cztery, albo czy polecę w takie i takie miejsca, nie do końca jest to do mnie zależne, aczkolwiek, i to też zależy od firmy, można prosić o pewne rejsy. Tylko, czy firma się na to zgodzi, i czy faktycznie to dostaniesz, czy nie, no to już jest inna historia. Wróćmy na chwilę do tych pasażerów. Bo bardzo mnie jeden moment. Podczas lotu zawsze zastanawia, wtedy kiedy, jeżeli jest to oczywiście nocny rejs, mhm. wtedy światło jest wyłączane i trochę ludzie zaczynają sobie folgować. Powiedz mi, czy zdarzyło się tak, że ktoś się bardzo ordynarnie źle zachowywał, a zatem nie wiem, dostał jakieś kary, ma zakaz wejścia na podkład danych linii lotniczych? Zdarzało się i zdarza się i pewnie zdarzać się będzie. E tak, tutaj też myślę, że warto to rozróżnić na jakieś tam zachowania takie bardziej, jak to ująłeś ładnie, ordynarne, a takie, które mogą być faktycznie niebezpieczne, bo no, ludzie szczególnie latając na wakacje, wsiadając do samolotu też często są poddawani do dosyć dużej ilości stresu. Bo jest to jakieś tam środowisko trochę inne. Sporo osób leci po raz pierwszy, na przykład, więc gdzieś te emocje biorą górę. Jeszcze jak się to połączy z alkoholem, no to już w ogóle jest trochę mieszanka wybuchowa. Więc pasażerowie czasami się odezwą w taki sposób po prostu niemiły, w który nie powinni się odzywać do załogi. A czasami zdarzają się akcje trochę takie grubsze, powiedzmy, gdzie ktoś tam się na pokładzie pobije albo gdzie ktoś zaczyna zaczepiać załogę w taki sposób już bardziej natarczywy, albo zaczyna po prostu zagrażać. Bezpieczeństwo lotu, no i wtedy tak, no wtedy podejmowane są tak naprawdę natychmiastowe działania wobec takich pasażerów. I tacy pasażerowie są często na ziemi już wnoszeni przez służby, przez tak zwanych czarnych, <laughs> smutnych panów, którzy mierzą 2 na 2 metry, mniej więcej. I tak, zdarzają się po prostu zakazy lotów w daną linią. Jeżeli ktoś bardzo narozrabia, a, a, a takie przypadki są, no to może dostać po prostu taki, taki czarny bilet y, przysłowiowy od, od linii mhm. lotniczej, no już taką linię lotniczą nie poleci. Kiedyś rozmawiałem ze stewardessą i ona mi powiedziała dwa przypadki, które były lekko odjechane. Pierwszy przypadek to gościu w toalecie zapalił papierosa. Nie słyszałeś? Nigdy nie, nie, nie miałeś przyjemności lecieć z znaczy, kimś takim? Na żywo na szczęście nie, ale słyszałem o takich przypadkach. No, no to typ normalnie zajarł w, w, w toalecie i ona taka była lekko zdziwiona, że poczuła ten zapach. A jak dobrze wiemy, mam wrażenie, że to potwierdzisz, że pożar na pokładzie, no to jest jedna chyba z najgorszych rzeczy, jaka może się przydarzyć. Wydaje przetrabić. mi się, że to jest najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, pożar na pokładzie. Odnosząc się jeszcze tak na szybko do tego papierosa, jakby nie palcie na pokładzie, proszę, to jakby grożą za to ogromne kary finansowe i dużo innych nieprzyjemnych rzeczy, ale jeżeli już ktoś wpadnie na taki głupi pomysł, to w toaletach są popielniczki w drzwiach, więc lepiej, jak już ktoś zapali tego papierosa, zgasić go w popielniczce, niż go wrzucać do kosza, bo to właśnie może grozić pożarem. A wracając do pożaru, tak, to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczna sytuacja, jaka może się wydarzyć na pokładzie, bo wtedy naszym ogromnym przeciwnikiem jest czas. Mimo, że jesteśmy wysoko nad Ziemią i mamy teoretycznie dużo czasu na decyzję, no to zaczynamy się coś tam palić, jednak, mm -hmm. więc musimy ten samolot jak najszybciej sprowadzić na Ziemię. A możliwości ogłaszania tego pożaru na pokładzie są ograniczone. No, nie ma tam jakiegoś systemu zraszaczy na, w kabinie pasażerskiej, tak naprawdę możemy walczyć. Załogi mogą z tym walczyć za pomocą jakichś tam procedur, których zostało nauczone. Mamy oczywiście gaśnice i to różnego typu. Jeszcze jakieś tam inne wyposażenie służące do, do ugaszania tego pożaru. Ale no jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, więc, więc ten pożar no. jest. jest no, nie znam nikogo na szczęście, kto by miał taką sytuację na żywo. Sam też tego nie doświadczyłem i nigdy bym nie chciał, bo to już faktycznie robi się mało, mało fajne, mało przyjemne. No to była ta katastrofa też nad y, chyba Egiptem. Co lecieli i normalnie wszystko byłoby ok, wylądowali, bo no, takie były też przesłanki, ale koniec końców no, nie dolecieli, zabrakło, zabrakło czasu. Y tak, tylko nie jestem pewien, czy to było nad Egiptem, czy to nie czy było to, przypadkiem... była... to było chyba nad Dubajem, wydaje mi się, że... bo to ja... były egipskie linie lotnicze, może A Może, tak. może mówimy o dwóch różnych przypadkach. A, bo możliwe, że o dwóch różnych, Możliwe, no, no taka, taka katastrofa, która nie wydarzyła się tak dawno temu, bo to było kilka lat, może z 10 A lat temu. A to nie, to ja mówię z lat 80 dziewięćdziesiątych. A, okej, okay, no to nie, to, to ja mówię o, o samolocie UPS-u, yy, samolocie cargo, który przywoził jakiś bat yy, ładunek baterii chyba, chyba takich baterii, które mamy w smartfonach. Coś tam było źle poukładane. I te baterie się zapaliły. I ten samolot no niestety nie dał rady dolecieć do lotniska. Rozbił się tak naprawdę pilot jeden, który tam nie stracił jeszcze przytomności e, i ledwo utrzymał sterowanie tą maszyną jeszcze w jakimś tam ostatnim heroicznym podrygu. Skierował ten samolot na pustynię zamiast na miasto, więc tam też jakby dużo osób udało się dzięki temu uratować. Natomiast ten pożar rozprzestrzenił się niesamowicie szybko. To dosłownie było Kilkanaście, dwadzieścia parę minut, zanim ten samolot był totalnie niesterowalny. Dlatego e, pożar, no mówię, jest jakby jedną z najgorszych rzeczy, która może się wydarzyć, i staramy się zabezpieczać przed tym, żeby po prostu nie było jakichś tam motorów napędowych dla takiego pożaru. No dobra, no to mamy pożar, no to wejdźmy w kompletny antagonizm, czyli wodowanie. Jak bardzo trudna jest to operacja? Mm, wbrew pozorom nie jest aż taka trudna. Nie jest aż tak trudna. Też pytanie, czy wodowanie jest związane z tym, że na przykład nie wiem, wysiądą nam silniki, albo że właśnie mamy jakiś pożar, bo to też często jest powiązane z różnymi innymi rzeczami. Generalnie jako piloci staramy się w takich sytuacjach bardziej ekstremalnych jednak zawsze gdzieś tam dociągnąć do tego lotniska, no bo wiadomo, że lepiej wylądować na asfalcie niż na wodzie. Ale jeżeli zdarzy się wodowanie, to nie jest to koniec świata powiem wprost. Nie wiem, czy kojarzysz, myślę, że na pewno kojarzysz. Salsz. Dokładnie, sali, tak. Sytuacja sprzed y, chyba 14 lat, właśnie gdzieś tam też z okolic stycznia. Sytuacja o tyle ciekawa, że samolot y, tuż po starcie z Nowego Jorku trafił na stado ptaków i niestety miał pecha, bo to było duże stado bardzo dużych ptaków, były jakieś kanadyjskie gęsi generalnie, coś czego my w Polsce nawet nie posiadamy, ale to były ogromne ptaki i trafiły pechowo w oba silniki między innymi. Te silniki zgasły, co samo w sobie nie jest tragedią, do czego zaraz wrócę, ale to się wydarzyło tuż po starcie i tak naprawdę załoga miała bardzo mało czasu na decyzję. I znowu się potwierdza to, że tutaj czas jest jakby kluczową kwestią w tym temacie. Natomiast fast forward i e, piloci posadzili ten samolot na rzece. Nikomu się nic nie stało. Ten samolot, co więcej, był na, na tyle dobrym stanie, że tam tak naprawdę nic nie odpadło jeszcze. E, on jedynie zaczął tonąć już po tym, jak wszyscy pasażerowie opuścili pokład, no bo załoga miała po prostu bardzo mało czasu, nie zdążyli skończyć wszystkich checklist kierujących i do tego wodowania, więc tam pewne zawory nie były pozamykane i ten samolot w, mhm. w końcu zatonął. Natomiast zmierzam do tego, że to wodowanie nie jest końcem świata. My tego typu rzeczy ćwiczymy na symulatorach. Jest to naprawdę bardzo dobrze odwzorowane yy, i jesteśmy na to przygotowani. Jeżeli coś się stanie i będziemy musieli mhm. tym samolotem po prostu wodować, to, to myślę, że tam szanse na, na przeżycie takiego wypadku też są dosyć wysokie. No dobra, ale to uważasz, że. Wodowanie można byłoby trochę porównać do lądowania bez podwozia na lotnisku? Trochę tak. Trochę tak, z tym, że wodowanie jest o tyle bardziej trudne. Jest o tyle bardziej zdradliwe, że po pierwsze. Percepcja horyzontu w przypadku wody jest nieco inna niż w przypadku pasa startowego. To raz, a dwa, że na wodzie jednak też występują fale, ta powierzchnia jest równa, więc to też wpływa w jakiś tam sposób na to, jak ten samolot przy ziemi. Natomiast tak, myślę, że można to porównać do, do lądowania bez podwozia. Jest to nieco trudniejsze, ale koncepcja jest mniej więcej taka sama. Mhm. A z takich bardzo trudnych wręcz sytuacji, gdzie. No bo wiadomo, nie mówimy o pożarze, nie mówimy o czymś takim, tylko mówimy o. O takich sytuacjach, które naprawdę wymagają gigantycznych umiejętności pilotażu. Myślę, że to na przykład wszelkie usterki obu silników, ale też od razu zaznaczę, żeby ktoś już się nie zaczął stresować. To się zdarza naprawdę ekstremalnie rzadko, ale to są sytuacje, które wymagają trochę więcej ekwilibristyki. Tym wszystkim bardziej zdecydowanego działania i pewnych umiejętności, no, ponieważ samolot bez napędu tak naprawdę staje się szybowcem, gdzie znowu mamy po prostu ograniczony czas na reagowanie. Ale to jest jedno, bo jeżeli taka usterka obu silników zdarzyłaby się na wysokości tych tam przykładowych 10 km, mamy sporo czasu na działanie. Ten samolot też naprawdę potrafi przeszybować dosyć daleki dystans. To jest mniej więcej w zależności od modelu, ale nawet 150 może pod 200 km, więc. Szczególnie w Europie, gdzie tych lotnisk jest dużo dookoła, myślę, że uda się gdzieś tam dolecieć bez tych silników. A druga sytuacja, albo sytuacje, które mogą być trudne, to są wszystkie usterki układu sterowania, ponieważ nie jesteśmy w stanie tym samolotem kierować, jeżeli fizycznie mam takie możliwości, jeżeli na przykład zblokują nam się stery albo będzie jakiś ogromny wyciek hydrauliki, e, która te stery wspomaga albo coś tam się zatnie, no to robi się to już duży problem, bo wtedy tak naprawdę tracimy jakąś możliwość kontroli mhm. tej maszyny. Aczkolwiek to też nie zawsze oznacza jakąś tam tamurowaną katastrofę. Był też na przykład bardzo ciekawy przypadek już dawno temu m, samolotu jakiegoś cargo, który postarci z Iranu dostał rakietą. Dosłownie, rakietą ziemia powietrze, obrwał skrzydło. Stracił tak naprawdę połowę skrzydła. Piloci stracili hydraulikę całą, stracili sterowanie tym samolotem, a mimo to udało im się wylądować bezpiecznie. E, ogarnęli, mówiąc kolokwialnie, że mogą sterować tym samolotem mocą silników, ustawiając więcej ciągu na przykład mhm. na lewym silniku, mniej na prawym, samolot zaczął skręcać w prawo. I odwrotnie, tak samo z utrzymywaniem wysokości, więc jakoś tam po takim lataniu, takim powiedzmy, bardzo falistym Udało im się dojść do tego na, na, na tyle wprawnie, że po prostu posadzili ten samolot na ziemi. I też nikomu się nic nie stało, a maszyna była w opokalnym stanie. Więc zmierzam do tego, że nawet takie bardzo, przepraszam, ekstremalne sytuacje nie są jakby gwarantem katastrofy lotniczej. To musiałoby się nauczyć wiele czynników, żeby, żeby ta katastrofa powstała. No dobrze, nie będziemy już dalej rozmawiali o, o, o katastrofach albo w ogóle o niebezpiecznych sytuacjach. Tak, może pogadajmy o czymś przyjemniejszym. O właśnie, za, właśnie, o to chciałem zahaczyć, ale tylko, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo na tym, na tym mi zależy. Nie ma sytuacji w samolocie rozumiem bez wyjścia i nawet w takich ekstremalnych już, i tak i tak jesteście przeszkoleni. Działacie też za pomocą procedur. Tak, dokładnie. Jesteśmy szkoleni co pół roku na symulatorze, który jest w ogóle świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o, o szkolenie pilotów. No bo powiedzmy sobie szczerze, nikt o zdrowych zmysłach nie wyłączy na przykład działającego silnika w locie z pasażerami. No, tego się po prostu nie robi. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Natomiast na symulatorze mamy możliwość sprawdzenia przeróżnych usterek, wielu scenariuszy, połączenia tych usterek i tak naprawdę przygotowywania się właśnie na, na najgorsze. Dlatego tak, tutaj rządzą procedury i powiedziałbym, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest jakieś tam pole manewru, zawsze można zastosować taką albo inną procedurę czy checklistę, albo po prostu nawet jeżeli już jest bardzo ciężka sytuacja, nawet nie opisana tymi procedurami, bo tak też się zdarza, rzadko bo rzadko, ale jednak, no to też zawsze, jeżeli mamy chociaż trochę czasu, to można pokombinować i spróbować jakoś z tego wyjść. Czy twój zawód to jest dobry zawód na to, żeby mieć szczęśliwą rodzinę? Oj, to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że tak, ale to też zależy od tego, jak ktoś do tego podejdzie, i to też trochę zależy od firmy, bo można połączyć jedno z drugim, można spokojnie połączyć życie rodzinne z pracą w lotnictwie. Z byciem pilotem czy z byciem stewardess lub stewardem, aczkolwiek to też wymaga pewnych wyrzeczeń czasami i pewnego zrozumienia drugiej strony, bo nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy mm -hmm. wcześniej, ta praca różni się diametralnie od pracy w korporacji, od tego takiego klasycznego trybu pracy. I to po prostu trzeba zrozumieć, bo od tego nie ma odstępstw. Jeżeli ktoś w związku, kto nie lata, nie, nie czuje tego na własnej skórze, nie jest w stanie tego zrozumieć albo nie jest w stanie tego zaakceptować, no to będzie problem. Natomiast da się to połączyć. Mhm. Da się to połączyć. I, i nawet wiąże się z tego pracą wiele plusów, że czasami można zabrać rodzinę na wakacje w jakieś takie miejsce na przykład niedostępne, albo po prostu zabrać tę rodziny ze sobą. Jak gdzieś tam lecimy, pozwiedzać trochę świata. Więc to jest super. Mówię, wymaga to czasami trochę gimnastyki, pewnych wyrzeczeń z jednej i z drugiej strony, ale jak najbardziej jest to, jest to do pogodzenia. No i jeszcze jest jedna rzecz, która. Jest wręcz owiananą no już tak wielką tajemnicą, ale musimy się z nią jakoś zmierzyć. Spróbujmy i bez tajemnic o niej powiedzieć. Mateusz, jak to jest z tymi waszymi zarobkami? Ile to się zarabia? Odpowiem bardzo dyplomatycznie, to zależy. No to ja wiem, <grym> że zależy, ale... tak, ale rozwijając temat, hmm. znaczy inaczej, może. Co chciałbyś wiedzieć, jak to wygląda dokładnie kwotowo w Polsce, czy jak to wygląda Polska. na świecie, jak to wygląda w zależności od etapu kariery? Nie, w Polsce kapitan, nie wiem, no, w polskich liniach lotniczych, no, w jakichś tutaj działających, bardziej o takie normalne okay. rzeczy, nie jakieś odjechane, że jesteśmy, nie wiem, yy, kapitanem ma 380, Frankfurt, LA. Nie. Jasne. No to to tak powtarzając się to zależy ale średnio te zarobki określiłbym na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. Aczkolwiek obecnie w Polsce i w zasadzie w Europie można by nawet powiedzieć że na całym świecie coraz bardziej odchodzi się od modelu umowy o pracy w lotnictwie, a coraz mocniej wkracza B2B, które mm, ma jedną cechę tego dosyć istotną, że nasze zarobki są zależne od, od tego, ile godzin wylatamy. Żeby była jasność, to nie jest jakby wylatana godzina, to nie jest taki czas, gdzie my jesteśmy w pracy, bo, bo spędzamy w tej pracy o wiele więcej czasu niż tylko latamy, a za to na przykład nikt nam nie płaci. To jest do, dosyć duży minus, bo te współczynniki potrafią się kształtować na poziomie na przykład na jedną godzinę samego lotu, który jest płatny, przypada więcej półtorej godziny, czasami nawet do dwóch godzin. Takiej pracy na przykład na ziemi mhm. albo jakiegoś tam przebazowywania lub innych rzeczy, za które nikt nam nie płaci. Natomiast, no tak, kapitan w Polsce myślę, że może liczyć na, na zarobki gdzieś tam w granicach kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. I to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jaka to będzie firma. Niektóre płacą trochę więcej, niektóre trochę mniej, ale to są tego typu widełki. Mhm. Tylko no to, kilkadziesiąt bliżej dziesięciu, czy kilkadziesiąt bliżej trzydziestu? No tak bliżej, powiedziałbym, że to mogą być przedziały tak spokojnie między trzydzieści a czterdzieści. Aczkolwiek, no to jeżeli rozmawiamy bez tajemnic, no to też zdarzyły mi się w faktury na kwoty rzędu 70-80 nawet. Za miesiąc? Tak, ale to były przypadki no takie pojedyncze. Wtedy faktycznie jest to dużo latania. To akurat jeszcze była firma, która płaciła w euro, był wysoki kurs euro, więc Aha. to też jakby wpłynęło na tego typu rzeczy. No tak, ale jakby wystawiłem taką fakturę. Nie ukrywam, że wtedy bardzo mocno się uśmiechnąłem pod nosem, ale też, żeby była jasność, to nie zdarza się co miesiąc. Mhm. Bo zdarzały się też miesiące, gdzie, gdzie te zarobki były o wiele niższe, oscylowały wokół 10 tysięcy na przykład. Mhm. Więc no ale tak tej... średnia to jest taka. Powiedziałbym, że dla kapitana w firmach tych polskich to jest gdzieś tam w okolicach Powiedzmy tak, żeby było po bezpiecznej stronie, żeby nikt mi później nie wytknął, że gdzieś tam zawyżą te zrobki od, od 20 paru gdzieś tam do 40, do 40 mhm. tysięcy okay. średnio. 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 Czy pracujesz, można powiedzieć, etatowo? 168, czy pracujesz więcej, czy pracujesz mniej? Godzinowo też zależy, bo na przykład w szczycie sezonu letniego, kiedy jestem w stanie wylatać, wylatać fizycznie, będąc w samolocie 100 godzin, e, no to robi się z tego mniej więcej około 200 godzin nawet pracy. Mhm. Ale na przykład zimą, jeżeli wylatuję tych godzin 30, to, to tej pracy jest zdecydowanie mniej. Mhm. Ale mówię, e, wlicza się w to wszystko też przygotowanie samolotu na ziemi, tak naprawdę, wszystkie briefingi, jakieś ogarnięcie tej maszyny, również na ziemi, pomiędzy lotami, jakieś przebazowanie, jakieś dojazdy do, do bazy czy tam do innego lotniska, więc tej pracy jest Dużo, a akurat tutaj mm, za tę pracę nikt nam nie płaci. Mm -hmm. No ale to są ładne sumki. Tak, to są ładne sumki. To są ładne sumki. Nie ukrywam, że faktycznie w tej branży zarabia się dobrze, aczkolwiek tutaj też nie ma takiej stałości. Mówię, przez to, że to jest wszystko oparte na, na naszych nalotach, to mi na przykład o wiele łatwiej jest to liczyć w stosunku rocznym, czy na przykład w ciągu roku wylatałem, nie wiem, 700 godzin, albo mhm. 800, bo z miesiąca na miesiąc to się potrafi bardzo mocno zmieniać. Zimą to może być 20, 20 kilka, latem nawet 100, więc widzisz, że ten rozstrzał, ponieważ te zarobki są zależne od godziny, potrafi być ogromny. Mhm. Natomiast tak, no powiem szczerze, że tej pracy nie ma m, aż tak, aż tak dużo. Natomiast ta praca też jest taka mocno, powiedzmy, w cudzysłowie nierówna. Tak jak wspominałem wcześniej, możesz mieć 29 dni latania w miesiącu, które będzie bardzo spokojne, ale w ciągu jednego dnia naprawdę poczujesz, że zarobiłeś te swoje tam paręnaście, parędziesiąt tysięcy. Naprawdę czuć to w kościach mhm. wtedy. Masz informacje albo możesz domniemać, ile mogą wynosić pensje właśnie takiego kapitana a 380 w emiratach. Tak, te, te informacje są generalnie ogólnodostępne i na swojej stronie internetowej piszą o tym wprost. Z tego co wiem w Emiratach kapitan właśnie na 380 w przypadku tej konkretnej firmy oczywiście dostaje około tam 40 chyba 3000 dirhamów. Nie pamiętam dokładnie, jaki jest przelicznik, to wychodzi jest w stosunku do 1 złotówki jeden do jednego, coś takiego, dokładnie. Ale tam też e, jest dużo benefitów. Firma zapewnia mieszkanie lub też nawet jakąś tam willę dla kapitanów, edukacja dla dzieci, e, ubezpieczenia zdrowotne, szereg różnych innych rzeczy, więc jakby to zebrać wszystko do kupy, no to tej kasy robi się tak naprawdę o wiele więcej. Mhm. A Tylko... to jest trochę marzenie dla każdego pilota, aby być kapitanem w Emiratach? Wiesz co nie wiem, czy dla każdego pilota, no ja mogę powiedzieć po sobie, że na przykład dla mnie, przynajmniej na ten moment, nie jest to marzenie, które chciałbym zrealizować teraz. Ja się do Emiratów dostałem w 2008 roku. Mogłem tam pracować, tylko najpierw zaczynając od pozycji pierwszego oficera. Natomiast zrezygnowałem, bo byłem wtedy w Dubaju dwa razy po, po ładnych kilka dni. Może powinienem tam jeszcze przyjechać na trochę dłużej, żeby lepiej poznać to miejsce, tę kulturę i różne inne rzeczy z tym związane. Natomiast ten Dubaj jako miejsce nie do końca mi Pasował, chyba głównie ze względu na temperaturę, bo jak wyszedłem w sierpniu na zewnątrz i temperatura w cieniu wynosiła 50 stopni, to było ciężko. Mhm. Natomiast znam też wiele osób, które tam pracują, z Polski i z innych krajów, które są bardzo zadowolone. Akurat w przypadku firm, myślę tam na Bliskim Wschodzie, jak Emiraty, Katar czy różne tam jeszcze inne to jest chyba tak, że albo się będzie bardzo lubiło tę pracę, albo będzie się jej bardzo nie lubiło. Nie mm -hmm. ma za bardzo nic po środku, bo to nie są firmy, gdzie możesz przyjść i powiedzieć, e, a jest okej, okay. mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale generalnie jest okej. Okay. Albo ludzie są tak całkowicie zajarani tą pracą, albo bardzo tego nie lubią. No i ostatnie pytanie Mateuszu, które wydaje mi się, że też jest bardzo istotne. Bo to też trochę przyszłość. Jak bardzo ważny jest język angielski w tej branży? Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Eee, tak naprawdę jest podstawą. Językiem lotnictwa jest język angielski, więc bez tego, jeżeli ktoś myślałby o pracy pilota, to tak, to musi bardzo dobrze operować tym angielskim. Ja też często dostaję pytania na swoim Instagramie, e, na, na profilu. Ludzie, szczególnie młodsi, pytają o to. Jakie przedmioty powinienem zdawać na maturze albo na jakich przedmiotach się skupić, bo chciałbym być pilotem, ale nie wiem, czy mam wybrać na przykład matwis, czy Biolchem, czy jakąś tam jeszcze inną klasę, gdzie jest rozszerzona geografia czy coś takiego. Tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Podstawą jest tutaj angielski. Oczywiście znajomość matematyki czy fizyki się przydaje na pewnym etapie, ale ja na przykład jestem totalnym humanistą. Ja skończyłem klasy z rozszerzoną historią i Wosem zdawałem w ogóle na maturze rozszerzony polski i tak dalej, a latam, więc da się to zrobić. Oczywiście, jeżeli ktoś tam dobrze operuje liczbami, to to będzie duży atut, ale, ale angielski jest naprawdę tutaj podstawą i bez tego, bez dobrej znajomości angielskiego, no tak naprawdę bardzo ciężko będzie znaleźć pracę w lotnictwie, szczególnie jeżeli ktoś chciałby latać w liniach lotniczych, bo jest to tak naprawdę urzędowy język lotnictwa i e, jeżeli ktoś, kto słucha tego naszego podcastu, myśli o karierze lotniczej, no to polecam skupić się na angielskim, na początku. Thank you. <laughs> You're welcome. <laughs> no i właśnie, moi drodzy, tak to nasze podcasty wyglądają. Mateusz. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Było super, było bardzo miło. Ja czuję gigantyczny niedosyt po tym naszym podcaście. Mam wrażenie, że w ogóle nasza rozmowa trwała Zleciała minut. Zleciała bardzo szybko, tak. Bardzo. Tak. I no, dla mnie poruszyliśmy wierzchołek Góry Lodowej, ale to oczywiście jest tylko moje wrażenie, moi drodzy. Dajcie znać, czy wam się takie treści podobają i przede wszystkim, czy tak specjalistyczne branże was interesują. Ale wracając, Mateusz, raz jeszcze dziękuję za twoje przyjście. Super, ja również dziękuję, jest mi bardzo miło. Była świetna zabawa nagrać cały ten odcinek, także dzięki raz jeszcze. I moi drodzy, spotkamy się oczywiście w kolejnym podcaście. Dajcie znać, jak Wam się podoba czwarty sezon. Jak ten czas szybko biegnie, to nie mogę sobie tego wyobrazić. Niemniej jednak wyobrażam sobie to, że spotkamy się oczywiście w środę albo w niedzielę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w każdą środę i niedzielę o 18.00 i pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.